Nazywam się Marta Lech-Maciejewska. A ja jestem Kinga Zawodnik. Cześć! A to jest program Gadżet Show, w którym co tydzień specjalnie dla Was będziemy wspólnie testowały gadżety przydatne, niesamowite, czasami zabawne, ale zawsze praktyczne. A ja z wielką przyjemnością, kochana, przetestuję to, co dla mnie przygotowała. Może uwierz mi, że mam dla Ciebie kilka wspaniałych perełek. No to im bardziej szalone, tym lepiej dla mnie. Chętnie przetestuję. Raz i dwa. Kręcę. I jeszcze jedna rzecz. W testowaniu niektórych gadżetów pomoże mi mój mąż Janek, który jest niezłym gadżeciarzem. Dobrze. Dobra, już. Myślę, że jest gotowy. To co? Zaczynamy? Zaczynamy. A co? Niech się dzieje. Ula la la, le cha cha cha, le cha cha cha. Zblendowane soki, zupy i koktajle są świetnym pomysłem, żeby przemycać składniki, które nie do końca są lubiane przez domowników. I tu z pomocą przychodzi nam blender próżniowy. Ta maszyna odsysa powietrze, dzięki czemu taka potrawa przygotowana w tymże blenderze nie rozwarstwi nam się. Zresztą zaraz to sprawdzimy na przykładzie soku, który przygotuję. Po drugie, dłużej będzie świeża, ponieważ powietrze i tlen są idealną pożywką dla bakterii, które szybciej się rozwijają, szybciej się namnażają. Żeby pokazać Wam, na czym polega różnica między koktajlem przygotowanym próżniowo i takim klasycznym, na początku wykonam ten klasyczny, ponieważ w tym blenderze mamy taką możliwość. Biorę mój kielich, napełnię go za chwilę owocami, jabłka i pomarańcze i szybko to zblenduję. Połowę owoców zostawiam sobie na później, ponieważ zrobię drugi taki sam koktajl, ale już z opcją próżniową i zobaczymy, jak długo koktajle pozostaną w jednej niezmienionej strukturze. I zadzieje się magia. Pierwszy koktajl mamy gotowy. Przeleję go do szklanki. Odstawiam sobie tutaj. A teraz zrobimy ten drugi, tylko oczyszczę kielich. Te same składniki, czyli trochę jabłek, pomarańcza. Zamykam. I teraz uwaga, wybiorę tryb auto, bo on tak naprawdę wszystko zrobi za mnie. Słyszycie ten charakterystyczny dźwięk? To jest odsysanie powietrza. Kiedy się to wydarzy już do końca, zacznie się etap blendowania. Po pierwsze zabierze powietrze z tego kielicha, dzięki czemu stworzy się tam próżnia i ten koktajl będzie dłużej świeży i nie powinien się rozwarstwić. Zobaczymy, czy tak się wydarzy. Mam tutaj próżniowo zapakowany koktajl. I teraz ja tu puszczę powietrze do środka. Uwaga. I teraz powinnam móc otworzyć mój kielich. Mamy zblendowany sok i ja go przeleję do szklanki. Ma zupełnie inną konsystencję, słuchajcie. Taką, powiedziałabym, puszystą. Ale już na pierwszy rzut oka widzimy, że ten pierwszy zdążył nam się rozwarstwić dosyć szybko. Natomiast po tym drugim koktajlu widzimy, że on ma zupełnie inną konsystencję i jak na razie zupełnie nie zapowiada się na to, żeby miał się rozwarstwić. Podsumowując, po pierwsze tworzymy zupy, koktajle, które się nie rozwarstwiają. Dodatkowo super sprawą jest to, że dzięki tej próżni więcej witamin, składników odżywczych zostaje w takim soku. Spróbujmy, jak smakuje taki sok. Bardzo dobre, słuchajcie. Z wielkim zaciekawieniem sprawdzę, co tym razem Marta dla mnie przygotowała. Dobra, otwieram. Co? Rękawiczki? Dobra. Kolor ładny. O, ale takie jest, wiecie, och. Nie, to na pewno nie do peelingu służy. Zobaczę, może jeszcze coś tutaj w tym mam. Kartofel? Taki małodorodny. U mnie na wsi są takie, wiecie, ładne te kartofle. I co? A specjalnie on jest ten prosto z pola, Marta, tak? Żeby oczyścić ziemniaka pod bieżącą wodą. Tak? Zgadłam? No to co? To zapraszam Was do kuchni. Chodźcie. Nie, no fajnie to, słuchajcie, wygląda.
skórka jest nienaruszona. Zobaczcie. O, pięknie oczyszczone. To sobie odłożę. Zobaczmy jeszcze marchewka. Proszę bardzo. Marchewka, słuchajcie, sekunda, dwie, oczyszczona. Powiem Wam, że strasznie wygodne jest, słuchajcie, takie mycie. Nie tracimy czasu, a przede wszystkim zdrowo. Ponieważ skórka na ziemniaku, na marchewce, tutaj na selerze jest nienaruszona, co oznacza, że nie traci wszystkich tych swoich wartości zdrowotnych, tych wszystkich swoich witamin, minerałów, więc same plusy. I zobaczcie, te granulki tutaj, co są na swoim miejscu, a myślałam, że one będą odpadać. Wiem, Marta, że przysłałaś mi te rękawice do testów, ale wiesz, nasypam. Do zobaczenia. Do tej pory, chcąc umyć okna, korzystałam ze sprawdzonych na całym świecie metod. Janku, płyn do mycia okien, myjka czy też jak to woli zbieraczka, papier, bądź też gazeta, to bardziej oldschoolowa metoda, no i oczywiście niezastąpiony, wspaniały i wysoki, przy dużych oknach to się sprawdza, mąż. Zapraszam. Tylko tak wartko, bo słuchaj, teściowa przyjeżdża, więc na pewno okna akurat będzie sprawdzała. Nie no, za dużo tego płynu. Proszę cię. Wchodzi? No jakie smugi, no tam zobacz, no... A wiesz co, a idź, wiesz co, dobra, ja już sobie poradzę. Naprawdę. Idź tam, rób co robiłeś, pewnie nic. No i tutaj z pomocą przychodzi mi kolejny gadżet, ukryty w tej niepozornej walizce. Uwaga, przed Państwem robot do czyszczenia okien. W środku w walizce najwięcej miejsca zajmuje oczywiście nasz główny bohater, czyli robot. Mamy też przewody. Dozownik na wodę i tu ogromne zaskoczenie, moi drodzy, ponieważ ten sprzęt myje okna przy użyciu samej wody. Wypuszcza ją pod ogromnym ciśnieniem, dzięki czemu rozpuszcza brud i ma jeszcze takie myjące nakładki, których w zestawie jest troszkę więcej. Można je swobodnie prać, nakładamy. No i w sumie to tyle. Możemy zabierać się do pracy. W liceum byłam w klasie Matfis Inf i tak się zastanawiam, jak to 3-kilowe urządzenie będzie trzymało się szyby, nie odpadnie, no bo w końcu pracuję w pionowej pozycji. Przysięgam, że testuję to urządzenie po raz pierwszy. Tutaj wleję wodę. Słuchajcie, wlałam tu wodę, zatykam i naprawdę sama jestem ciekawa, jak ten robot umyje okna samą wodą. Wytwarza wibracje o wysokiej częstotliwości. Podobno właśnie te wibracje spowodują, że wszystkie zanieczyszczenia z mojego ogromnego okna w salonie znikną. Dobra, słuchajcie, nie przedłużajmy i testujmy. Jestem na maksa ciekawa. Robot do pełni szczęścia i pełni funkcjonowania potrzebuje być podpięty do zasilania cały czas, ale nawet jeśli nam się odepnie, to nie ma problemu, ponieważ jeszcze przez 20 minut będzie funkcjonował. Tu od drugiej strony mamy włącznik. Uwaga, włączam. Okej. To podobno oznacza, że jest gotowy. Trzyma się i to powiedziałabym bardzo solidnie. Robot działa w trybie automatycznym, to znaczy może działać, ale też w zestawie znalazłam pilota, dzięki któremu mogę uruchomić ten sprzęt i sama zadecydować, gdzie robot w tym momencie ma podjechać. Sprawdźmy, czy działa. Zaraz tutaj będzie chwila prawdy, słuchajcie. Dojedźmy tutaj do rogu. 150 ml wody, które wlałam do środka, wystarczy na 75 metrów kwadratowych szyb, więc naprawdę bardzo wydajny i jakże ekologiczny. Powiem Wam szczerze, że wygląda to naprawdę obiecująco. Byłam nieco sceptycznie nastawiona do tego robota. Nie do końca dowierzałam, że świetnie poradzi sobie z zabrudzeniami, szczególnie, że myje tylko wodą. Naprawdę jestem na tak, myślę, że zdecydowanie zagości w moim domu, a ja teraz mogę wrócić na mój ulubiony fotel. I po prostu się zrelaksować. W domu jest taka jedna prosta zasada. Kto ma pilota, ten ma władzę. Ale żeby mieć tą władzę, to ten pilot musi działać. I właśnie baterii będzie dotyczył kolejny gadżet, który dla Was przygotowałam.
pojemnik na zużyte baterie. Bezpieczne do składowania, bo jak wiemy, nie możemy wyrzucać baterii do zwykłego śmietnika. Co roku sprzedaje się około 130 milionów kilogramów baterii, więc to naprawdę robi niesamowite wrażenie. Sprawdzimy, ile one mają tej mocy. Wciskam i teraz tutaj odnajduję baterię, którą sprawdzam, a sprawdzam AA. Wciskam i zobaczcie, 2/3 tej baterii jeszcze jest ok, a ja chciałam ją wyrzucić do środka, więc uchroniłam się przed zakupem kolejnej baterii, kiedy jeszcze mam dobrze działającą. I tutaj mamy tą najmniejszą, czyli AAA. Wkładam, znajduję. O, i zobaczcie, ta bateria już się do niczego nie nadaje. Ma tylko jedną diodkę i to czerwoną, czyli jednoznaczny sygnał, że powinna wylądować gdzie? Kuble. Warto jednak mimo takiego opakowania w domu, które jest na pewno bardzo funkcjonalne, pamiętać o tym, żeby regularnie takie opakowanie opróżniać i żeby nie robić tego zbyt rzadko. Powiem wam, kochani, że takie odprężające to sprawdzanie baterii. Kolejną sprawdzam. Kolejna nadaje się do wyrzucenia. Ja tu sobie posprawdzam na spokojnie wszystkie te baterie, które mam przygotowane w szklance, a wy zobaczcie, jak idą testy Kindze, bo wysłałam jej sporo gadżetów do przetestowania. Kolejny gadżet, kolejne wyzwanie i kolejne testowanie przede mną. Objętościowo? Nawet. Och! Och! Serio? Już widzę, że pewnie będę musiała się przebierać w coś. Marta! Najgorzej, Marta, będzie jak mnie trafiłaś z rozmiarem. Tu mam, słuchajcie, urządzenie do pompowania. Jezu, pompuję! Nie, to jeszcze nie teraz, bo nie założę. Materiał, słuchajcie, jest taka zwykła folia. Zasunęłam, a gdzie pompka? O, daj ta spokój! O, cholera! O! Jest kabelek. Tak, włączam. O, wibruje. O, 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 zobaczcie, coś zaczyna się unosić. O, ho, ho, ho. Jak widzicie, tak się prezentuje. Proszę bardzo. I na wybieg. Tak, tak, tak. O, ale to tak. Także ja, słuchajcie, bym sobie, nie wiem, jak impreza, to taniec. Zobaczymy, czy moje kocie ruchy byłoby widać. I, a, lambada, lambada, tyryryryry. O, tak się tym zmęczyłam, że sobie teraz wsiądę i odpocznę. Jak strzeli, to nie moja wina. Siadam. Jak tam? Bo dla mnie dobrze. Nie znam dzieci, które nie lubiłyby lodów. Ba, pokusiłabym się o stwierdzenie, że nie znam dorosłych, którzy nie lubią tego deseru. Tutaj mam piłkę. Jest to piłka do robienia lodów właśnie. Ja dzisiaj zrobię takie lody dla moich gości, ale też wykorzystam tych moich gości do przygotowania tych lodów. No i teraz, uwaga, otwieram sobie tę część górną, odkręcam i tu mam taki zbiornik na kostki lodu. Kostki lodu wrzucam tutaj, dużo kostek lodu. Teraz szczelnie zakręcam część z kostkami lodu. Piłka zaczyna ważyć. Otwieram sobie drugą stronę. Odkręcam. Ja zrobię zdrowe fit lody. Wlewam jogurt naturalny. O! Do tego ja doleję po prostu pyszny sok wiśniowy do tych moich lodów. No i oczywiście trzeba jakoś delikatnie posłodzić te lody. Wykorzystam sobie miód naturalny. I teraz najlepsza część tworzenia tych lodów. Pokażę wam. Tak jak wam obiecałam, będę miała specjalnych pomocników do przygotowania naszych lodów. Słuchajcie, to jest piłka, wiecie co jest w środku? Lody, tak, ja tam zrobiłam pyszne lody, mam nadzieję, że będą wam smakowały. Tylko teraz, zadanie dla was. Jeden idzie do wujka Janka i musimy teraz bardzo intensywnie turlać teraz, żeby, o właśnie, słyszycie tam kostki lodu w środku? One w tym momencie, wytracając tą temperaturę, oddają ją tym
pozostałym składnikom i tak powstają lody. Tę czynność powinno się wykonywać około 15 minut. Już nie mogę się ich doczekać. Kto jest największym fanem lodów? Ręka w górę. Ja! Bierzemy piłkę, idziemy do kuchni. Sprawdzimy, czy nasze lody są gotowe. Otwieramy? Otwieramy. Dobra. No patrzcie, nie. Zrobiły się lody. A, dobra. Kto chce łyżeczkę? Ja! I teraz zobaczymy, czy tam dobre proporcje dobrałam. Bierzcie, chłopaki, próbujcie. O, widzę, spora porcja. Smakują bardzo dobre. O Jezu, jakie dobre. Smakują jak prawdziwe lody. Naprawdę. Przepyszne są. Myślisz, Janciu, że zdecydujemy się w domu na taki gadżet? Myślę, że tak. I przede wszystkim wiesz, co w tych lodach naprawdę masz. Bo to od ciebie zależy, jakich składników użyjesz. Ja jestem na tak. A ty? Ja również. Jak najbardziej. A wy, dzieciaki? My kochamy lody. A piłkę lodową? Tak. No, to super. Kolejna paczka, kolejne testowanie. Dobra. No nie gadajcie, znowu co? Słuchajcie, co ja teraz tutaj mam? Zobaczcie, tu mam jakieś takie dziwne otwory. Nie jestem mistrzynią odczytywania instrukcji. To jest tak. Aha, czyli że bez końcówki. Dobra, to słuchajcie, montuję. Tak? Do frundu. Będzie to mi tak brało, tylko czy ja tu powinnam mieć mokre włosy? Czekajcie. Suszarka do włosów. Stylizuj włosy lub zakręcaj w lokówce jak zwykle. Nałóż hełmową suszarkę do włosów. Gadżet mój ma 2 stopnie mocy. Tu jest, słuchajcie, plus jeszcze jest dodatkowo zimno. Wystarczy przesunąć i jest. Posiada też funkcję jonizacji włosów. Jeśli chodzi jeszcze o moc tego urządzenia, to 600 W. Tu wszystko wyczytałam. To sprawdziłam. Idę teraz się przygotować, bo słuchajcie, włosy muszą być mokre, żeby je wysuszyć. I za chwilę wam wszystko pokażę. No dobra, słuchajcie, ja już włosy mam tutaj umyte. Teraz czas je wysuszyć. O tak. I co? Słuchajcie, wyglądam teraz jak prawdziwa kosmitka. Zakładam. Dobra. I uwaga, włączam. Dobra, tu mi się już zaczyna pompować powietrze. O, tu widzicie, jak to idzie wszystko. Zaczyna się robić ciepło! Okej. Uwaga. Uwaga. Wow! Włosy, owszem, mam wysuszone, ale miały się nie puszyć, nie elektryzować. No ale są, słuchajcie, takie napuszone delikatnie. Natomiast efekt wysuszenia jest. Efekt tego, że nie będą mi się włosy elektryzowały, nie ma. Jeszcze słuchajcie, takim, no można powiedzieć, dużym plusem tego urządzenia, tego gadżetu jest to, że cały czas miałam wolne ręce, więc można sobie zrobić coś jeszcze dodatkowo. Więc dobra, ja już nie gadam więcej. Idę spać! Dzieci śpią, Janciuś. Powiem ci, tak wzięło mnie na wspomnienia, jak byliśmy rok temu w górach, pamiętasz? Pamiętam, rok temu byliśmy. No, było super, co? Tak, był tam kominek. A, tak, pamiętam ten kominek. Musiałem biegać na mrozie po drewno. Pamiętam, jak biegałeś w kapciach. No, nawet raz się wywaliłem. I no, i wywinąłeś orła. A skoro mówisz o kominku, to słuchaj, ja mam do ciebie tutaj taki gadżet. To jest biokominek, który sprawdzi się nawet w tak małym mieszkaniu jak nasze. Doda mu uroku, podkręci atmosferę, jak dzieci już będą spały. Zresztą zaraz zobaczymy, bo ja nawet jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało, dlatego potrzebuję twojej pomocy. Tu mamy coś, co się nazywa paliwo do biokominka. Czyli bioetanol. To jest bardzo fajne paliwo, ponieważ ono jest tak naprawdę bezemisyjne. To znaczy ono emituje wyłącznie dwutlenek węgla. Nie ma tutaj żadnych dodatkowych niebezpiecznych substancji. Nie potrzebujesz do tego komina i to naprawdę bezpiecznie może się palić praktycznie w każdym pomieszczeniu. Czas na twoją rolę. Na tak zwane feng shui. Tak, proszę, ułóż kamyczki. Ja bardzo lubię takie rzeczy robić, a przy okazji, jak już będę układać te piękne kamyczki w jakieś tutaj wzorki,
czy inne rzeczy, opowiem Wam, dlaczego taki biokominek jest fajny. Po pierwsze, jest super alternatywą dla kominka elektrycznego, chociażby dlatego, że nie wymaga podłączenia do gniazdka. I tak jak na przykład ktoś ma jakiś domek letniskowy, w którym nie ma prądu, albo po prostu chce postawić kominek w takim nietypowym miejscu, jak ten stolik tutaj na środku salonu i nie chce, żeby ciągnął się jakiś przewód od tego sprzętu, to jak najbardziej będzie to super rozwiązanie. To co, odpalamy? Odpalamy. Chcesz odpalić? Nie, ja to się boję, wiesz, ja jestem córką strażaka, to ja zawsze kiedyś prawie dom spaliłam. Osuś się. Włosy, przytrzymam włos. No dobra. Okej. Okay. Załóż proszę osłonkę. No, powiem Ci szczerze, że ten płomień jest taki jak pomiędzy małżonkami po 30 latach związku. No jakby między nami był taki płomień, to już dawno byśmy tutaj razem nie siedzieli na tej kanapie. To prawda, nie jest zbyt duży. Fajny ten biokominek. Taki nie za duży. Taki niezbyt intensywny. Ten płomień, tak. Ale bezpieczny na pewno. Ale mam pomysł. Myślę, że lepiej będzie widać ten płomień, jeżeli zgasimy światło. Myślisz? Tak. No możemy spróbować uratować tą sytuację. No widziałeś, jak ja mam tutaj bajer w mieszkaniu? No, no patrz. No. Uż ty. No i teraz fajnie to wygląda. No właśnie. Zakopany, niezakopany. Jednak tak. W domu, wygodnie, przyjemnie. Piękny ten kominek, powiem Ci. Naprawdę. Bardzo ładny. 10 takich i byłoby jasno. Mhm. No dobra, Janciuś. Oh, ciężki dzień. Siusiu, paciorek i spać. Weź mnie przytul, jak 14 lat temu. O, to ja w tym wieku, kochana. Czegoś niewygodnie mi. To się nie uda. Weź, no, kark boli. Nie wiem, będzie jakoś inaczej. Tak najbardziej lubię. Ale tak to mi jest niewygodne. Nie, to jest niewygodne. Ale co? No, a ty nie masz żadnego gadżetu, który by załatwiał ten problem? Ja, kochanie, mam gadżet na każdą sytuację, nawet taką łóżkową. Nie, to nie takie gadżety, kochani. Jeszcze nie, jeszcze nie. Kochani, mam super gadżet, który pomoże Wam zachować relacje partnerskie w łóżku bez ponoszenia strat w postaci zdrętwiałych kończyn. Ergonomiczna poduszka wykonana z pianki termoplastycznej, która dostosowuje się do kręgów szyjnych, która dostosowuje się do budowy ciała i ma nietypowy kształt. A dlaczego ma taki kształt? Zwróć uwagę, dotknij. Ona ma w środku taki masywny stelaż, właśnie. Jak się jej używa? Jest dodatkowo w takim pokrowcu, który łatwo można wyprać, co jest świetne. Jak się jej używa, mój drogi? Kładziesz sobie tak, podnieś tą swoją wielką głowę. Duża głowa, ale dużo wie. No, ja wiem. Żeby ona jeszcze wiedziała te rzeczy, co powinna. Jest bardzo wygodnie, weź spróbuj. Spróbuj, no spróbuj. Weź sobie teraz tę rączkę, ty wyciągnij pod moją główkę. Lekką jak piórko. No dawaj. Zobacz, zobacz, zobacz. Jest to bardzo wygodne, naprawdę. To podnieś się. Układamy poduszkę pod lędźwiami. Starość, nie radość, młodość, nie wieczność. 38 lat zobowiązuje. Przez to, że ma tam taki twardy stelaż, to podnosi Ci delikatnie lędźwia, dopasowuje się do ich kształtu. Rzeczywiście jest lepiej, taki jestem, bym powiedział. Podniesiony? Podniesiony. Na duchu? Też. Zwykle w łóżku strasznie dużo gadasz. Tak? No, więc ja mam inny gadżet. To jest taka specjalna snopka, nakładka na oczy, która tutaj w środku ma zamontowane słuchawki. Łączy się z telefonem przez Bluetooth. Okay. I tak naprawdę umożliwia Ci zaśnięcie z Twoją ulubioną muzyką. Proszę, daj spróbować. Ja nie słyszę Cię. A jak z tym obrazem? Jest naprawdę ciemno, ciemno. Powiedz mi tylko jeszcze jedną rzecz. Ile jesteś jeszcze tak w stanie w łóżku nadawać? Dużo. No dobrze. Może po dwóch godzinach ładowania ta snopka jest w stanie działać przez 6 godzin. W związku z powyższym... To może ja Ci opowiem, jak mi minął dzień. Co ty na to? Ja Ci poczekaj, ja Ci opowiem. Nie. Dobra, ale to nie, to i musisz być... Nie, to musisz być odwrócony w moją stronę. Chodź, chodź, wykorzystamy jeszcze podusie. No dobra, sama sobie z niej skorzystam. Zadzwoniła Ci do mnie i powiedziała mi, że tak naprawdę ona już tak naprawdę nie chce z nim być. Że to już jest bez sensu, że to już nie działa, że to już nie jest tak bardzo.